Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, a to jest uwaga, uwaga, magiczne intro. Dobra pamięć. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenie na skojarzenia, na wyobraźnię. Dlaczego? Dlatego, że spora część osób zadaje mi pytania pod tytułem Ja mam wrażenie, że nie potrafię tej mojej wyobraźni obsługiwać, mam bardzo sobą kreatywność. Co ja mogę zrobić, żeby jakoś lepiej zapamiętywać, lepiej korzystać z tych memotechnik i tak dalej. No i są też osoby, które właśnie mówią, że uczą się słówek, uczą się, uh, uczą się jakiegoś języka obcego, starają się wdrażać te skojarzenia, używać tej wyobraźni i też im to nie wychodzi, też się pytają, co mają robić. Jest takie bardzo fajne ćwiczenie, które ja dawno temu znalazłem na platformie Art of Memory. Polega ono na łączeniu w pary. Takie różne losowe, różne losowe słówka. Na przykład tutaj mamy notę z CD, hulajnoga tęcza, kaloryfer, bumerang, helikopter, woda, nóż, papier. Chodzi o to, żeby połączyć je w taką scenkę, w taką interakcję, na takiej zasadzie, żeby później być w stanie odtworzyć sobie z, samego, z samej lewej połówki, notes, hulajnoga, kaloryfer, helikopter, nóż, prawą połówkę, czyli puta CD, tęcza, bumerang, woda, papier. Czyli jak pomyślę notes, muszę pomyśleć też puta CD, pomyślę hulajnoga, muszę pomyśleć tęcza, pomyślę nóż, muszę pomyśleć również papier. Bardzo fajne ćwiczenia. Uważam, że świetnie jest od tego zacząć, jeżeli chcecie tworzyć dobre skojarzenia albo nauczyć się ich tworzyć, jeżeli chcecie rozwinąć swoje skille w kreatywności. I już pokazuję Wam moje przykłady. Więc żeby z notesu otworzyć płytkę CD, wyobrażam sobie, że otwieram swój notes. I wypadają mi z niego płytki CD, wszystkich moich gier, w jakie, jakie kiedykolwiek grałem, na przykład na PlayStation 1. Wypadają mi na ziemię. Patrzę na ziemię, a tam gra Lego Racers, na przykład, mówię: Kurczę, zaraz mi się połamie, słyszę, jak wszystko trzaska, czuję w rękach ten notes, czuję te płytki, jak dotykam na ziemi. Czuję też zapach jakiegoś papieru, tak, żeby też zmysłowo sobie to objąć. Hulajnoga tęcza. Wyobrażam sobie, że na rampie jestem skaterem, robię jakieś triki na nodze, a w tle, gdzieś przewija się tęcza, bo niedawno padał deszcz i wszystko jest w takich pięknych, kolorowych promieniach. Ja też się mienię na kolorowo, mam jakieś takie tęczowe barwy na sobie i w tym momencie koduję sobie, że hulajnoga kojarzy mi się z tęczą i będę w stanie otworzyć hulajnogę i tęcze później. Też tam sobie dotwarzam jakieś takie zmysły, czyli że czuję promienie na sobie, jakieś takie ciepło. Um, robię też te sztuczki na tej hulajnodze, więc czuję kierownicę tej hulajnogi i tak dalej. Kaloryfer, bumerang. Wyobrażam sobie, że rzucam bumerangiem w kaloryfer. Jest u mnie kaloryfer w domu, rzucam w niego bumerangiem. I tak mocno rzuciłem, że przeciął się na pół, wylała się z niego jakaś tam woda, zalała mi całe mieszkanie, po prostu. Jakiś jeden wielki Armagedon w tym mieszkaniu. Wszędzie woda czuje na sobie tę wodę, czuje przemoczone ubrania. Czuję, że ten rzut nie był chyba warty, <gryw> jednak tego, że to zrobiłem. I też tutaj należy uważać, żeby nam się nie zakodowało słowo woda zamiast tego bumeranga. Bo na przykład woda powinna nam się skojarzyć z helikopterem. Helikopter woda, taki mamy tutaj zestaw, taką parę. Wyobrażam sobie, że Jakaś ekipa ratowników leci, żeby ugasić pożar. A żeby oczywiście ugasić pożar, to trzeba użyć wody, więc te wodę gdzieś tam zrzucają. No i w tym momencie koduje sobie helikopter, woda, wta jakaś dramatyczna muzyka, może to był jakiś film akcji. Widzę to, czuję też ciepło tego pożaru. Staram się też notować to wszystko zmysłami. No i ostatnia para, nóż papier. Wyobrażam sobie. Stevena Sigala, który jest w tym swoim jakimś takim klasycznym kinieakcji, akcji, powiedzmy, że bierze papier i kreśli sobie nożem w nim, w tym papierze origami. Takie kryminalne origami, powiedzmy. I tak sobie skoduje właśnie nóż. Papier, troszeczkę to jest kuriozalne, trochę absurdalne, więc bardzo łatwo mi się zakorzeni w pamięci. Słyszę jak tym nożem przeciera ten papier, widzę to, słyszę, tak, czuję gdzieś tam tę kartkę, może nawet mleko lekko ukół tym nożem, tak żeby też zmysły tutaj były zaangażowane. I w momencie, gdy już jestem pewny tych swoich skojarzeń, powtarzam je sobie kilka razy, Notę, wypadaj, wypadają mi z niego płytki CD, hulajnoga, robię tryki przy tęczy, kaloryfer, ponieważ... Rzucam bumerangiem ten kaloryfer, tak? Helikopter gasi pożar wodą, no i nóż papier, tak? Na tej zasadzie, bo Steven Seagal robi tam jakieś origami e, nożem na papierze. To najlepiej byłoby teraz sobie zrobić taką pięciominutową przerwę na kawę, na przykład i wrócić te, z taką trochę bardziej czystą głową, już i zobaczyć, ile nam się udało zapamiętać. Czyli wtedy wracamy już sobie do w ogóle losowo wybranych, nawet niechronologicznie, jak wtedy, obrazków, tak, żeby też sobie nie ułatwiać. No i myślimy: noga tęcza. Helikopter, woda, notes, płyta CD, nóż, papier i kaloryfer bumerang. Moje skojarzenia jak widzicie dały radę, gdzieś tam przykleiły się do mojej sieci pamięciowej i bez problemu sobie to wszystko stworzyłem. Jeżeli by się okazało, że na przykład nie pamiętam notę z Puta CD, to mam znak, że coś chyba z tym skojarzeniem było nie tak. Może było zbyt generyczne, za mało ciekawe, za mało zmysłów tam zainwestowałem. Pamiętajcie, żeby zawsze weryfikować swoje skojarzenia. I teraz mam misję również dla Was, moi drodzy. Chciałbym, żebyście spróbowali zrobić to samo co ja. Ale z taką sekwencją wyrazów: cegła ołówek, trąbka klej, umywalka ketchup, komputer betoniarka, suszarka dach. Starałem się wybrać takie w miarę losowe, randomowe słówka, żeby też nie były do siebie podobne, żeby ta suszarka z dachem nic wspólnego nie miała. Mam nadzieję, że mi się to udało, zobaczymy. I spróbujcie też zrobić to samo co ja, czyli żebyście byli w stanie z cegło tworzyć ołówek z trąbki klej, z umywalki ketchup z komputera betoniarka z suszarki dach. Zobaczymy, czy wam pójdzie. Dajcie znać w komentarzu pod filmem. Jestem bardzo ciekaw waszych wyników. Możecie też pochwalić się nimi na grupie Facebookowej. Dobra pamięć Kru. No i nie zapomnijcie też oczywiście zostawić subskrypcji, łapki. Każda wasza interakcja jest mile widziana. To był Maciej, Dobra pamięć. Cieszę się, że spędziliśmy ze sobą znowu trochę czasu. Pozdrawiam. Dobra pamięć.